Arcyksiąże Franciszek i mały Johan wychodzą cało z opresji i znajdują drogę wyjścia z kopalni. Sisi ucieka z Schönbrunnu, lecz wpada w ręce żołnierzy wysłanych przez Zofię. Tymczasem w Wiedniu... Do pałacu dostał się jakiś intruz. Zapewne węgierski szpieg. Arcyksiężna Zofia wciąż strofuje Sisi, zaś Karol ją pociesza. Nagle zjawia się Tomek. Tomek! Tomku, jakim cudem znalazłeś się w mojej szafie? To długa historia. Księżniczka Sisi. Nawet we mgle nadziei mam nić i żagle znów rozwinę, bo serce wie, dla kogo ma bić. Bussola ma drogę zna, gdy los mi ciebie da. Cyrk z Aniołuszka. Dziś będziemy się uczyć o Węgrzech. Państwo węgierskie jest jedną z prowincji cesarstwa. Wszyscy Węgrzy to zdrajcy, ale mój ojciec, marszałek von Grossberg, nauczy ich posłuszeństwa. Węgrzy powstaną. Węgry są pokonane. Znam jedynego Węgra, który nigdy nie podda się Austriakom. To pułkownik Diula Andreas. A teraz, proszę państwa, gromkie brawa dla głowej damy i jej trupy akrobatów. Piękne panie i drodzy panowie, cyrk z Aniołuszka ma zaszczyt przedstawić kosmicznego trefnisia. Oto król klaunów Grosso. Dziula, myślałam, że aresztowali cię Austriacy. Ależ skąd, Ido? Ja zawsze im się wymykam. Z rozkazu marszałka von Grossberga odwołuje się przedstawienie. Wszyscy mają natychmiast opuścić widownię. Macie specjalne przedstawienie dla koronowanych głów. Wasze wozy wyruszą jeszcze dziś na dwór do Wiednia. Tym razem chyba posunęli się za daleko. Też pojadę do Wiednia. Odwołam się do samej arcyksiężnej. Sisi na pewno mi pomoże. Nie rób tego. Aresztują cię, zanim się obejrzysz. Skoro nasz cyrk wyjeżdża, ja przekażę wiadomość księżniczce Sisi. Nie, to zbyt niebezpieczne. Lubię ryzyko. Czyż nie jestem cyrkową akrobatką? Podejrzewam wszystkich. Ciebie też. Dlaczego? Książę Max odzyskał swoją ziemię. Teraz moje misterne plany przejęcia Posenhofen rozwiały się z dymem. I ktoś mi za to odpowie. To wina jego córuchny. Elżbiety? A niby kogo? Gdyby nie zaręczyła się z następcą austriackiego tronu, książę Max nie miałby za co odkupić swojej ziemi. A zatem, jeżeli słodka Elżbietka nie zdoła poślubić Franciszka, książę straci dostęp do jego zasobnej szkatuły i Posenhofen będzie moje. Hunzot, siodłaj konia! Prędko! Wyruszam do Wiednia! Księżniczka Sisi nie będzie dłużej cesarską narzeczoną. To żałosne! Źle, źle, źle! To nie tak! Tylko sama dłoń! Przecież nie myjesz okien! O tak! To nic nie da. I tak się nie nauczę. Nie rezygnuj! Ty jedziesz w kolasce, a poddani wiwatują. Machasz w prawo, a potem w lewo. Hmm?
Cóż to za maniera? Heleno, moje drogie dziecko, twój ojciec sprowadził ten cyrk prosto z samego serca Węgier i tylko dla ciebie. O, sprowadził dla mnie cyrk? Dziś odbędzie się przedstawienie. Możesz sobie zaprosić, kogo tylko zechcesz. Jeśli pragniesz być na mej liście gości, musisz przyznać, że Węgrzy zostali pokonani. Za nic. Powściągnij temperament, Elżbieto. Powinnaś być bardziej opanowana. Bierz przykład z panny Heleny. Ciach, czyż to niezabawne? Zmyślny zwierzak, prawda, demon? Powtórz za mną, pleciugo. Zotornik to istny geniusz. Zotornik to gagatek. Wstrętne ptaszysko. Geniusz. Gagatek. To geniusz. Zotornik to gagatek. Drań, 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 zotornik. Dosyć! To zdrada stanu! Hrabia Arkas prosi o audiencję. Nie, tylko nie on! Przecież mówiłem, że jestem zajęty sprawami wagi państwowej! O, jak on śmie! Zapłać mi za to! Jam jest gagatek! Jeśli mnie oczy nie mylą, mam przed sobą uroczą pannę Helenę. Hrabia Arkas, jakie wiatry tu pana przygnały? Interesy. Do kanclerza Zotornika. Beze mnie by zginął. No, jak tam jej wysokość, księżniczka? Elżbieta, och, biedactwo niezbyt pasuje do cesarskiego dworu. Tak, do czworta. Arcyksiąże Franciszek nie mógł wybrać gorzej. Widzę, że nadal doskonale się rozumiemy, drogi hrabio. Mam pomysł, który ci się spodoba, choć raczej nie przypadnie do gustu Elżbiecie. Jeszcze chwileczkę, zaraz skończę. Nie wierć się, księżniczko, złość piękności szkodzi, cierpliwości. Franc jest daleko stąd, zabrano moje zwierzaki. Nie dostałam zaproszenia do cyrku i to ma być życie księżniczki? Etykieta, księżniczko, pamiętaj. Etykieta, etykieta, w kółko to powtarzasz. W Posenhofen nie mają żadnej etykiety. Za to są rzeki, lasy, zwierzęta, a ludzie żyją szczęśliwi. A propos, właśnie masz gościa prosto z Bawarii. Papa, to na pewno papa. Papo! O, czyż to nie panna Elżbieta? Tęsknimy za tatusiem, prawda? Hrabio Arkas, spuszczaj! Kto panu pozwolił tu wejść? Hrabia pragnął złożyć wyrazy szacunku Elżbiecie. Nie mogłam mu tego odmówić. To smutne, panienko. Lecz nie możesz już liczyć na swego ojca. Wszyscy w Posenhofen o tobie zapomnieli, a matka przekleła dzień twoich narodzin. Nieprawda! Proszę wyjść! Ja zawsze wiedziałem, że jesteś samolubna. Twoi rodzice teraz to odkryli. Nie, pan kłamie. Dość! Jak pan ma czelność krytykować Elżbietę? Pan jest grubianinem, bezdusznym potworem. Ależ ja? Nikczemnik, prowincjusz i ordynus. Brawo, Heleno. Precz stąd, nigdy więcej nie chcemy tu pana oglądać. Dziękuję, Heleno, dziękuję. Zachował się wprost okropnie. Uświadomił mi, jak okrutna byłam dla ciebie, droga Elżbieto. Oto twoje zaproszenie do cyrku. Och, jakże mogę ci się odwdzięczyć. Zostań moją przyjaciółką. Och, nareszcie. Jestem taka szczęśliwa, że się pogodziłyście. W pałacu czuję się bardzo samotna. Doprawdy? Przecież masz wielu przyjaciół, nieprawdaż? Och, mnie możesz powiedzieć. A Tomek? Nie jest twoim przyjacielem? Skąd o nim wiesz? Chodźmy, zaraz cię zaprowadzę do jego grobki. Jeszcze jedno, Heleno. Przyjaciele mówią mi Sisi. Jak chcesz, a Elżbieto? On jest tam, zobaczysz. Oho. Przestań, Tomku, nie strasz jej. Helena jest moją przyjaciółką. Ta jędza, nie wierzę w takie cuda. I masz rację. Moja biedna Elżbieto, jesteś taka naiwna.
Jak mogłabym się przyjaźnić z kimś, kto ukradł mi serce Franca? Hrabio Arkas, tutaj jest ten mały szpieg. Uciekaj, Tomku! Już lecę, chrupciu! Tomku! Nie martw się, Sisi, niedługo wrócę! Nie! To nie był dobry pomysł. Wiedziałam, że jesteś krnąbrna, ale to już szczyt wszystkiego. Wasza wysokość, Elżbieta jest niepoprawna. Ukradła mi pudełko z zaproszeniami do cyrku. A gdy próbowałam je odzyskać, chciała uciec. W takim razie, Elżbieto, nie pójdziesz dziś na przedstawienie cyrkowe. Jaśnie pani, Sisi nie miała z tym nic wspólnego. Helena wymyśliła to. Zamilcz, Matyldo. Po raz ostatni przywołuję cię do porządku. Ogromnie się na tobie zawiodłam. Wiem, że tu jesteś. A tym razem mi nie umkniesz. Co pan robi w mojej garderobie? Szukam groźnego szpiega, to rozkaz arcyksiężnej. I sądzi pan, że ukrył się w tej szafie? Niech się pan odsunie. Ha? Zadowolony? Jazda stąd, bo zawołam atletów. Ależ ja myślałem, byłem pewien, że... Kimkolwiek jesteś, natychmiast wyłaź! Nie, nie, nie! I to ma być szpieg? Jak ci na imię? Jestem Tomek, a to Chrupcio. Tomek? Czy ty nie jesteś przypadkiem przyjacielem księżniczki Sisi? I to najlepszym! Dużo o tobie słyszałam. Ja jestem Ida Ferency, przyjaciółka pułkownika Ondrasiego. Ale ciii, ani słówka. Nikt nie może się o tym dowiedzieć. A ta sztuczka z szafą? Jak ją zrobiłaś? Dostałam ją od magika. Szafa ma podwójne dno. To Ida Ferency. Kanclerz mnie ozłoci, kiedy się o tym dowie. Tutaj schowałam list Ondrasiego do arcyksiężnej Zofii. Muszę mieć pewność, że przekażesz ją Sisi. Ojej, chyba nie dam rady. Jeśli tylko postawię nogę w pałacu, zaraz mnie złapią. Nie martw się, obmyśliłam pewien plan. Ukryjesz się w cyrku, a ja załatwię resztę. Wolałbym nie wracać do tej szafy z molami. W cyrku najmniej widoczny jest ten, na którego patrzą wszyscy widzowie. A teraz siadaj. Ukochana Ondrasiego, e? Czy to pewne? Tak jest, ekscelencjo. Nazywa się Ida Ferency. Aha. Wreszcie, hrabio Arkas, okazał się pan użyteczny. Do usług, ekscelencjo. Max, nie wiem, co bym zrobił bez twojej pomocy. I bez małego Johana. Chcesz już odjechać, Franz? Jak najprędzej. Pożegnam się tylko z moimi przyjaciółmi. Bardzo stęskniłem się za Sisi. Ona cię kocha z całego serca. Dobrze wybrała. Opiekuj się nią. Ufam ci. Żegnaj, Franz. Ja! Do widzenia! Do widzenia, książę! Szczęśliwej podróży! Żegnaj! Do widzenia, dziękujemy! Niech pana Bóg prowadzi! Ciekawe, co się dzieje? To będzie wystarczające. Ja lubię żonglerów. Sisi jeszcze nie ma. Ona dziś tu nie przyjdzie. Chciałabym być znów w domu. Nikt mnie tutaj nie lubi, a wszyscy nienawidzą. Kto wie, może Franc nigdy już nie wróci. Proszę, przebacz mi, księżniczko. Byłam wobec ciebie niesprawiedliwa. Ślepo spełniałam rozkazy arcyksiężnej i dałam się zwieść podstępnej grze Heleny. Wstydzę się, że byłam naiwna jak dziecko. Pani Matyldo,
Jestem nieszczęśliwa. Wytrzyj oczy, droga Sisi. Och, czy mogę cię tak nazywać? Oczywiście. Przyjaciele mówią mi Sisi. Dobrze. A teraz się przebierzesz i uczeszesz. Przedstawienie już się zaczęło. Jak to? A rozkazy arcyksiężnej, etykieta? Mam dosyć dworskiej etykiety. Nie chcę patrzeć, jak inni się cieszą, a ty płaczesz. Matupet! Porozmawiamy po przedstawieniu. Jest tam. Ha, jaka piękna. Ładniejsza niż na portrecie. Powodzenia. Brawo! Brawo! Uwaga! Teraz cyrk Zaniołuszka ma zaszczyt zaprezentować gumową damę. Pokaz magii i czarów. Patrzcie uważnie. To nie jest zwykłe lusterko. Podarował mi je pewien indyjski fakir. Ono jest zaczarowane. Ten, kto przejrzy się w tym lusterku, ujrzy swoją prawdziwą twarz. Kto odważy się spróbować? Moje lustereczko. Powiedz, jakie zwierzę widzisz? Uroczego świstaka. To z pewnością jakaś sztuczka. Tutaj, pokaż to! Powiedz mi, lusterko, jakie zwierzę teraz widzisz? O! Oślizłą ropuchę! Moje lustereczko, powiedz, kogo teraz widzisz? Księżniczkę, istną boginię, szlachetną, dzielną i uczciwą. Weź je, księżniczko. Zawiera wiele bezcennych skarbów. Od tej chwili należy do ciebie... Kuglarskie sztuczki, wasza wysokość. Pojmać tę pannę! Kanclerzu Zotornik, co to ma znaczyć? Wybacz, wasza wysokość. Moi szpiecy odkryli właśnie, że ta oto młoda węgierska dziewczyna, Ida Ferency, to rewolucjonistka i wspólniczka tego banity pułkownika Andrasiego. Ido, nie! Mam cię, ptaszku, teraz mi się nie wywiniesz. Przed państwem lają szalony wirtuoz skrzypiec! Brawo! Thank you.
Ferenc, signore e signori! Tym radosnym akcentem cyrk Zaniążka kończy dzisiejsze przedstawienie. To sztuczka, jestem tego pewna. Jaśnie pani! Twoja obecność jest zbędna, Matyldo. Od dziś nie będziesz już służyć księżniczce. Wracasz do kuchni. Nie! A ty zaczekasz tutaj na dalsze rozkazy. Moja biedna Sisi! Moja biedna Sisi! Proszę, niech pan nie krzywdzi chrupcia. Ruszaj się, wredny szczeniaku! Spokojnie, dzielny piorunie. Franz? Sisi, moja ukochana. Franz. Wersja polska Masterfilm na zlecenie TVN. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dialogi Dorota Filipek-Załęska. Dźwięk Ewa Kwapińska. Montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Agnieszka Wiśniowska. Teksty piosenek Andrzej Brzeski. Opracowanie muzyczne Eugeniusz Majchrzak. Śpiewała Anna Ścigalska. Wystąpiły Izabela Bukowska, Elżbieta Jędrzejewska, Ewa Decówna, Jacek Braciak, Małgorzata Drozd, Tomasz Zaniewski, Robert Tondel, Olga Bończyk, Jacek Krzyż i inni. Zanim na serca czuły głos, odpowie ci ktoś. Sisi. Uciec! W takim razie, Elżbieto, nie pójdziesz dziś na przedstawienie cyrkowe. Jaśnie pani, Sisi nie miała z tym nic wspólnego. Helena wymyśliła to... Zamilcz, Matyldo. Po raz ostatni przywołuję cię do porządku. Ogromnie się na tobie zawiodłam. Razem mi nie umkniesz. Co pan robi w mojej garderobie? Szukam groźnego szpiega. To rozkaz arcyksiężnej. I sądzi pan, że ukrył się w tej szafie? Niech się pan odsunie. Zadowolony? Jazda stąd, bo zawołam atletów. Ależ ja myślałem, byłem pewien, że... Kimkolwiek jesteś, natychmiast wyłaź! Nie, nie, nie! I to ma być szpieg? Jak ci na imię? Jestem Tomek, a to Chrupcio. Tomek? Czy ty nie jesteś przypadkiem przyjacielem księżniczki Sisi? I to najlepszym! Dużo o tobie słyszałam. Ja jestem Ida Ferency, przyjaciółka pułkownika Ondrasiego. Ale ci, ani słówka. Nikt nie może się o tym dowiedzieć. A ta sztuczka z szafą? Jak ją zrobiłaś? Dostałam ją od magika. Szafa ma podwójne dno. To Ida Ferency. Kanclerz mnie ozłoci, kiedy się o tym dowie. Tutaj schowałam list Ondrasiego do arcyksiężnej Zofii. Muszę mieć pewność, że przekażesz ją Sisi. Ojej, chyba nie dam rady. Jeśli tylko postawię nogę w pałacu, zaraz mnie złapią. Nie martw się, obmyśliłam pewien plan. Ukryjesz się w cyrku, a ja załatwię resztę. Wolałbym nie wracać do tej szafy z molami. W cyrku najmniej widoczny jest ten, na którego patrzą wszyscy widzowie. A teraz siadaj. Ukochana Ondrasiego, e? Czy to pewne? Tak jest, ekscelencjo. Nazywa się Ida Ferency. Aha. Wreszcie, hrabio Arkas, okazał się pan użyteczny. Do usług, ekscelencjo.
Max, nie wiem, co bym zrobił bez twojej pomocy. I bez małego Johana. Chcesz już odjechać, Franz? Jak najprędzej. Pożegnam się tylko z moimi przyjaciółmi. Matupet! Porozmawiamy po przedstawieniu. Jest tam. Ha, jaka piękna. Ładniejsza niż na portrecie. Powodzenia. Brawo! Brawo! Uwaga! Teraz cyrk Zaniołuszka ma zaszczyt zaprezentować gumową damę. Pokaz magii i czarów. Patrzcie uważnie. To nie jest zwykłe lusterko. Podarował mi je pewien indyjski fakir. Ono jest zaczarowane. Ten, kto przejrzy się w tym lusterku, ujrzy swoją prawdziwą twarz. Kto odważy się spróbować? Ja! Chcę się słyszeć! Ja! Moje lustereczko. Powiedz, jakie zwierzę widzisz? Uroczego świstaka. To z pewnością jakaś sztuczka. Tutaj, pokaż to! Powiedz mi, lusterko, jakie zwierzę teraz widzisz? O! Oślizłą ropuchę! Moje lustereczko, powiedz, kogo teraz widzisz? Księżniczkę, istną boginię, szlachetną, dzielną i uczciwą. Weź je, księżniczko, zawiera wiele bezcennych skarbów. Od tej chwili należy do ciebie... Kuglarskie sztuczki, wasza wysokość! Pojmać tę pannę! Kanclerzu Zotornik, co to ma znaczyć? Wybacz, wasza wysokość. Moi szpiecy odkryli właśnie, że ta oto młoda węgierska dziewczyna Ida Ferenc. Przed państwem lają szalony wirtuos skrzypiec! Brawo! Signore e signori, tym radosnym akcentem cyrk Zaniołuszka kończy dzisiejsze przedstawienie. To sztuczka, jestem tego pewna. Jaśnie pani! Twoja obecność jest zbędna, Matyldo. Od dziś nie będziesz już służyć księżniczce. Wracasz do kuchni. Czekasz tutaj na dalsze rozkazy. Oh, moja biedna Sisi.
Moja biedna Sisi! Proszę, niech pan nie krzywdzi chrupcia! Ruszaj się, wredny szczeniaku! Spokojnie, dzielny piorunie. Franz? Sisi, moja ukochana. Franz. Wersja polska Masterfilm na zlecenie TVN. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dialogi Dorota Filipek-Załęcka. Dźwięk Ewa Kwapińska. Montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Agnieszka Wiśniowska. Teksty piosenek Andrzej Brzeski. Opracowanie muzyczne Eugeniusz Majchrzak. Śpiewała Anna Ścigalska. Wystąpili Izabela Bukowska, Elżbieta Jędrzejewska, Ewa Decówna, Jacek Braciak, Małgorzata Drost, Tomasz Zalewski, Robert Tomek. Tomku, jakim cudem znalazłeś się w mojej szafie? To długa historia. Księżniczka Sisi. Przepłynę nawet we mgle. Nadziei mam mieć i żagle znów rozwinę, bo serce wie, dla kogo ma bić. Bussola ma drogę zna, gdy los mi ciebie dał. Ty jesteś światłem i źródłem wśród skał. Do raju nam dziś bilet dał los i czuło jest jak miłość tam. Ciepłem gwiazd ogrzeje me sny. Nikt, tylko ty. Nikt, tylko ty. Cyrk Zaniołuszka. Dziś będziemy się uczyć o Węgrzech. Państwo węgierskie jest jedną z prowincji cesarstwa. Wszyscy Węgrzy to zdrajcy, ale mój ojciec, marszałek von Grossberg, nauczy ich posłuszeństwa. Węgrzy powstaną. Węgry są pokonane. Znam jedynego Węgra, który nigdy nie podda się Austriakom. To pułkownik Diula Andreas. A teraz, proszę państwa, gromkie brawa dla głowej damy i trupy akrobatów. Piękne panie i drodzy panowie, cyrk Zaniołuszka ma zaszczyt przedstawić kosmicznego trefnisia. Oto król klaunów Grosso. Dziula, myślałam, że aresztowali cię Austriacy. Ależ skąd, Ido? Ja zawsze im się wymykam. Z rozkazu marszałka von Grossberga odwołuje się przedstawienie. Wszyscy mają natychmiast opuścić widownię. Dacie specjalne przedstawienie dla Rach, ciach! Czyż to niezabawne? Zmyślny zwierzak, prawda, demon? Powtórz za mną, pleciugo. Zotornik to istny geniusz. Zotornik to gagatek. Wstrętne ptaszysko. Geniusz! Gagatek! To geniusz! Zotornik to gagatek. Drań, 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 zotornik! Dosyć! To zdrada stanu! Hrabia Arkas prosi o audiencję. Nie, tylko nie on! Przecież mówiłem, że jestem zajęty sprawami wagi państwowej!
Jak on śmie? Zapłać mi za to. Jam jest... Kagate! Jeśli mnie oczy nie mylą, mam przed sobą uroczą pannę Helenę. Hrabia Arkas, jakie wiatry tu pana przygnały? Interesy. Do kanclerza Zotornika. Beze mnie by zginął. No, jak tam jej wysokość, księżniczka? Elżbieta. Och, biedactwo, niezbyt pasuje do cesarskiego dworu. Tak, do czorta. Arcyksiąże Franciszek nie mógł wybrać gorzej. Widzę, że nadal doskonale się rozumiemy, drogi hrabio. Mam pomysł, który ci się spodoba, choć raczej nie przypadnie do gustu Elżbiecie. Jeszcze chwileczkę. Zaraz skończę. Nie wierć się, księżniczko, złość. Piękności szkodzi. Cierpliwości. Franc jest daleko stąd. Zabrano moje zwierzaki. Nie dostałam zaproszenia do cyrku. I to ma być życie księżniczki? Etykieta, księżniczko. Pamiętaj. Etykieta, etykieta. W kółko to powtarzasz. W Posenhofen nie mają żadnej etykiety. Za to są rzeki, lasy, zwierzęta, a ludzie żyją szczęśliwi. A propos, właśnie masz gościa prosto z Bawarii. Papa, to na pewno papa. Papo! O, czyż to nie panna Elżbieta? Tęsknimy za tatusiem, prawda? Hrabio Arkas, spuszczaj! Kto panu pozwolił tu wejść? Hrabia pragnął złożyć wyrazy szacunku Elżbiecie. Nie mogłam mu tego odmówić. To smutne, panienko. Lecz nie możesz już liczyć na swego ojca. Wszyscy w Posenhofen o tobie zapomnieli, a matka przekleła dzień twoich narodzin. Nieprawda! Proszę wyjść! Ja zawsze wiedziałem, że jesteś samolubna. Twoi rodzice teraz to odkryli. Nie, pan kłamie. Dość! Jak pan ma czelność krytykować Elżbietę? Pan jest grubianinem, bezdusznym potworem. Ależ ja? Nikczemnik, prowincjusz i ordynus. Brawo, Hele!